To jest naczepa do transportu przesyłek lotniczych. Tak zwany box. Do tego typu transportu stosuje się bardzo często również chłodnie, czyli podobna naczepa do tego, z tym, że z przodu jest tutaj agregat chłodniczy. Ponieważ ładunki lotnicze bardzo często wymagają określonej temperatury transportu. To też z tego powodu bardzo często można zauważyć naczepy do tego typu transportu właśnie z agregatem chłodniczym. Jak widać, jest to naczepa na małych kołach, czyli mega, bliźniaczki, ponieważ ładunki lotnicze, wysokość ładunków lotniczych, tych palet blaszanych, tych blach tak zwanych, często dochodzi do 3 metrów. I dzięki takiej właśnie naczepie na małych kołach z większą przestrzenią ładowną taka blacha się zmieści. Stosuje się również naczepy na dużych kołach, również do tego typu transportu, jednak ma ograniczone możliwości transportowe. Niektóre palety po prostu nie wejdą, nie zmieszczą się do niej. Dlatego najoptymalniejszym rozwiązaniem w tym transporcie jest zastosowanie naczepy Megi i chłodni. To jest najuniwersalniejsze rozwiązanie, pozwoli zabrać praktycznie większość ładunków lotniczych. Taka właśnie naczepa. Jak widać, mamy Megi na bliźniakach. Oczywiście relatywnie przekłada się to na spalanie, większe opory toczenia. Masa takiej naczepy jest większa niż zwykłej naczepy, na przykład plandeki, nie mówiąc już o chłodni. Chłodni, która posiada często grube ściany po to, żeby dobrze trzymać temperaturę. Zestaw stworzony do tego typu transportu z chłodnią waży nawet ponad 20 ton, także wszystko relatywnie przekłada się na spalanie w tym transporcie. Dobra. O tyle, o ile z wyglądu zewnętrznego, jak widać, ta naczepa nie różni się wiele od izotermy czy chłodni, o tyle naczepa ta posiada w podłodze zamontowany system rolek. System rolek, po których poruszają się palety, tak zwane blachy z transportem towarów przesyłek lotniczych. Ja tutaj zademonstruję, jak to wszystko działa. Zaraz. Sektor rolek podzielony jest na 4 części. Ponieważ te blachy mają tam wymiary 3,20 na 2,5 metra, mieści się ich 4 i akurat tymi 4 częściami obsługuje się rozładunek bądź załadunek pojedynczo właśnie tych blach. Tutaj mamy taki kokpit, z którego to wszystko się obsługuje. Taka mała skrzyneczka, tu mamy kluczyk do tego i tu mamy poszczególne sektory. Pierwsza, czyli przód, 2, 3 i 4, ostatnia. Czyli na tyle. I tu mamy takie przyciski, właściwie zawory powietrza, które się przesuwa. I poszczególne sektory się unoszą tych rolek. Teraz zademonstruję, jak to wygląda w praktyce. No, tutaj damy. No, i tutaj uniosłem właśnie ostatni sektor rolek. Potem mamy, to jest 4, 3, 2 i 1. I teraz, gdyby tutaj był towar, gdyby tutaj była blacha, unieślibyśmy naczepę, przód do góry, tył na dół, to najnormalniej w świecie by ta blacha wyjechała. Wyjechałaby tutaj na sektor rolek, na rolki odbiorcy towaru. Odbiorca towaru ma taki system,
właśnie, po których poruszają mu się tam po magazynie właśnie te blachy po tych rolkach. Tak to mniej więcej działa. Przy załadunku na odwrót opuszczamy przód maksymalnie w dół, w tył maksymalnie się podnosi w górę i podnosi się wszystkie rolki oprócz pierwszego sektora, ponieważ te blachy podróżując po tych rolkach z towarem nabierają prędkości i wjeżdżając, pierwsza paleta wjeżdżając, ona się rozpędza dosyć mocno i mogłaby uszkodzić tą przednią ścianę, dlatego pierwszy się nie podnosi, pierwszy sektor się nie podnosi, ona tam dojeżdża, zatrzymuje się na podłodze i dopiero jak tam się zatrzyma, podnosi się pierwszy sektor i tam na spokojnie dojeżdża sobie już do tej ściany. I potem kolejne już normalnie. Mają krótszy ten dystans, nie nabiorą prędkości. Po załadunku oczywiście się opuszcza sektory, wszystkie rolki opuszcza się, bo najnormalniej w świecie by te blachy wyjechały. Tutaj takie drzwi by tego nie zatrzymały, często to jest kilkanaście ton. Tak żebyśmy pogubili to wszystko. Opuszcza się rolki i zabezpiecza się towar, bo często jest wysoki, pod sam sufit. Zabezpiecza się takimi właśnie słupkami, takimi bądź troszeczkę innymi. Tutaj to, wchodzi tutaj w to. Tutaj te szynki. A tu tam jest taka końcóweczka. I ona wchodzi tutaj w te dziurki. Tam rozpycha się to. I w ten sposób zabezpiecza się te ładunki, żeby to wszystko się nie poprzechylało. To i tak jest zabezpieczone siatką, jednak to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Często wymagane przez nadawców towaru. Dobra. Co tu więcej o tej naczepie? Chyba byłoby na tyle. To jest właśnie naczepa do transportu przesyłek lotniczych.